Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem września. Wrzesień był bardzo dziwny pod względem czytania u mnie, ponieważ miałam wrażenie, że cały czas czytam, ale tak naprawdę nie przeczytałam tych książek dużo, naprawdę mało przeczytałam. I nie wiem, z czego to wynika. Nie miałam aż tak dużo czasu, ale ja nigdy nie mam czasu, a i tak czytam. Więc nie wiem, ale no nie jestem zadowolona, jeżeli chodzi o ten miesiąc pod względem ilości przeczytanych książek, bo po prostu wydawało mi się, że ich było o wiele więcej. Ale jestem zadowolona pod względem jakości przeczytanych książek. Książek przeczytałam w tym miesiącu 11, z czego jedna książka była wysłuchana przeze mnie w audiobooku, a 3 to były komiksy. Miesiąc zaczęłam od moich ukochanych komiksów Giant Days i przeczytałam, będąc na zawodach początkiem września, potrzebowałam coś bardzo lekkiego do czytania, więc wzięłam sobie właśnie tom 3 i od razu wtedy też przeczytałam tom 5 i bardzo żałowałam, że nie wzięłam tomu 6, bo strasznie chciałam go od razu wtedy przeczytać, pamiętam, i go nie miałam wtedy ze sobą, ale tak, później go przeczytałam, więc później Wam go jeszcze pokażę. Ale tak, no co ja Wam mogę mówić o tych komiksach? Już Wam wiele razy o nich wspominałam, nie mogę Wam mówić o kolejnych częściach. Kolejne części też mi się bardzo podobają. Zawsze jest coś, co mi nie pasuje. Zawsze są jakieś takie małe, wiecie, fragmenty, które bym wycięła, które nie wiem dlaczego tam są i tak dalej. No ale myślę, że tak jest w każdej książce, żadna nie jest idealna, więc tutaj też tak czasami mam. Ale to jest różnica w ocenie na przykład pół gwiazdki. Z 4,5 na 5 albo z 5 na 4,5 schodzę, więc tak to jest, ale i tak bardzo je uwielbiam, wręcz kocham i uwielbiam nasze główne bohaterki, bo jeżeli ktoś nie wie, to Giant Days jest to komiks o trzech naszych głównych bohaterkach, dziewczynach, które razem studiują. I tutaj po prostu poznajemy ich codzienne studenckie życie, które wiąże się z wchodzeniem w tą dorosłość, z różnymi problemami, perypetiami i tak dalej. Wiadomo, to jest coś cudownego, co po prostu sprawi, że będzie Wam ciepło na sercu. Następnie w audiobooku przesłuchałam Zamianę. Jak wiecie, ja czytałam poprzednią książkę tej autorki, czyli Współlokatorów, która mnie zawiodła. I do Zamiany podchodziłam z dość dużym dystansem, ale oczywiście nie nastawiałam się negatywnie. Postanowiłam, że dam jeszcze szansę tej autorce i bardzo się cieszę, bo zaskoczyłam się pozytywnie. Zamiana to jest historia, w której babcia i wnuczka zamieniają się miejscami. Poznajemy tutaj naszą główną bohaterkę Linę, która jest młodą, pracującą kobietą, zapracowaną, zestresowaną i w pracy szefowa postanawia kazać jej iść na urlop. A Aileen to jest starsza pani, koło 80, która chce znaleźć sobie miłość w życiu, ponieważ jej mąż ją zostawił. I pewnego dnia dziewczyny po prostu postanawiają zamienić się miejscami i Aileen jedzie do Londynu do mieszkania swojej córki, aby żyć tam jej życiem po części, a Lina przyjeżdża na wieś do domu swojej babci. I to jest coś przeuroczego. Ja o tej książce, z tego co mi się wydaje, mówiłam na reading blogu, więc tam Was odsyłam, bo tam na pewno będzie powiedziane troszkę więcej, tu nie chcę się rozgadywać na jej temat. Ale naprawdę bardzo dobrze się bawiłam przy tej książce. Wątek romantyczny Aileen mnie totalnie urzekł. Oczywiście nie jest to książka bez wad, jest to takie czytadło, gdzie my mamy się po prostu dobrze bawić i zaangażować w historię. I tak właśnie było, naprawdę bardzo dobrze się bawiłam, wciągnęłam się i przeżywałam losy naszych bohaterek i było to coś naprawdę przeuroczego. Przyznam Wam, że teraz pamiętam tylko te dobre kwestie tej książki. Jakoś tak z głowy mi wypadło coś, co mi się nie podobało, a pamiętam, że coś takiego tam było, więc w takiej sytuacji też odsyłam Was do vloga, bo tam na pewno o tym mówiłam. Ale tak, bardzo dobrze ją wspominam. Następna książka to coś, o czym na pewno słyszeliście na moim kanale już wiele razy, ponieważ dużo razy już Wam o niej tu trąbiłam. Jest to Heart Comfort Weroniki Łodygi. Jest to obyczajówka młodzieżowa, o której nie spodziewałam się tego, co dostałam. Ja też, jest osobny reading vlog, gdzie o niej mówię, więc tam Was odsyłam, tu Wam gdzieś się wyświetli, ponieważ tam jest jej pełna recenzja. Tutaj powiem Wam tylko w skrócie. Poznajemy tutaj dwóch młodych chłopaków, którzy chodzą do liceum, Antka oraz Janka. Antek jest przeciwieństwem Janka po części, ponieważ Antek jest dość taki cichy, wycofany, nie lubi kontaktów z ludźmi. Takich osób, które mieszkają blisko niego, ma tylko swoją przyjaciółkę Magdę, którą dopuszcza do siebie bardziej niż inne osoby ze swojego otoczenia. Natomiast Janek to jest
osoba radosna, od której po prostu bije pozytywną energią. I chłopcy poznają się w autobusie, gdy Janek zagaduje do Artura, a Artur udaje osobę niesłyszącą, bo chce go po prostu tak spławić. No i tak się jakoś zaczyna ich znajomość i my tutaj razem z nimi przechodzimy przez różne etapy ich znajomości. Ta książka jest naprawdę wow. Nie spodziewałam się... Wiecie, że ja mam dość takie specyficzne nastawienie do... Miałam może, teraz już to mi totalnie odchodzi, ale miałam dość takie specyficzne nastawienie do polskich autorów piszących szczególnie młodzieżówki, ale Weronika Łodyga tu zrobiła naprawdę świetną robotę, świetnie pokazała przemianę Artura, to dojrzewanie, świetnie przedstawiła problemy, które towarzyszą nastolatkom właśnie w tym okresie i naprawdę fajnie tutaj zrobiła wątek romantyczny, który nie skupia się na tym, że jest to wątek romantyczny między dwoma chłopakami, tylko po prostu, że jest to wątek romantyczny między dwiema osobami i to jest naprawdę wow. Następna książka to Grubasek, czyli Harry Potter i Insygnia Śmierci. Skończyłam mój kolejny reread Harry'ego Pottera, z którego miał być vlog. Jeżeli was interesuje, co się z tym wszystkim dzieje, to tu wam gdzieś wyskoczy vlog, w którym wyjaśniam, co będzie z vlogiem z Harry'ego Pottera, bo nie chcę już się powtarzać, bo mówiłam o tym na Instastory i na vlogu. Więc tak. Tutaj wam chyba nic nie muszę mówić. Wiadomo, że ja kocham tę serię i Insygnię Śmierci też naprawdę lubię i mam wrażenie, że te końcowe części, szósta i siódma, to są moje takie najmniej ulubione, ale z każdym rereadem kocham je coraz bardziej, więc tak tutaj też ta sympatia moja jakimś cudem jeszcze wzrosła. Następnie przeczytałam piąty tom Giant Days i to był ostatni tom Giant Days, który przeczytałam w tym miesiącu, bo szósty zaczęłam, ale nie dokończyłam, więc wam go tutaj nie pokazuję. Ja wam powiem, że ja nie potrafię tak powiedzieć o konkretnym tomie, bo mi się one strasznie zlewają ze sobą, bo ja je czytałam dość szybkim tempem i po prostu wiecie, ta historia się ze sobą łączy i ja tak naprawdę nie pamiętam, gdzie zaczynał się i gdzie kończył konkretny tom. Następnie zaczęłam kolejny reread Harry'ego Pottera i przeczytałam pierwszą część po angielsku. Ja mam tutaj akurat czytałam, bo mam więcej trochę wydań po angielsku, ale czytałam akurat w twardej oprawie, bo inne mam takie bardziej kolekcjonerskie i nie chcę ich czytać. Jeżeli was to interesuje, to pod obwolutą są normalnie czarne, z czego mi jest troszkę przykro, bo myślałam, że będą ładniejsze, patrząc na cenę. Ale tak, no obwolutę mają przepiękną i jest taka fajnie matowa i to mi się bardzo podoba. I jakość kartek też jest świetna, więc tak, bo ja pierwszy raz tak mówię o tym, bo pierwszy raz czytałam w ogóle to wydanie. I jeżeli was interesuje język, to moim zdaniem jest bardzo przystępne. Wiadomo, że musicie umieć angielski, żeby czytać po angielsku, bo często dostaję wiadomości, nie umiem angielskiego, ale chciałabym zacząć czytać po angielsku. No to się troszkę gryzie ze sobą. Uważam, że szczególnie jeżeli znacie Harry'ego Pottera, to wydaje mi się, że to będzie fajne na początek, bo i tak będziecie odnajdywać się w tej historii, nawet jeżeli wszystkiego nie zrozumiecie. I takie mam wrażenie, ja nie czytałam Harry'ego Pottera po angielsku, ale mam takie wrażenie, że te późniejsze części mogą być trudniejsze językowo. Nie wiem, teraz będę kończyć drugą. Jest tak samo jak w pierwszej, ale mam wrażenie, że taka na przykład Insygnia Śmierci może być cięższa. Chociaż nie wiem. Jeżeli ktoś czytał, to dajcie mi znać, czy takie były wasze odczucia. Kolejne dwie książki przeczytałam w Reading Vlogu, który rozpoczął nową serię na moim kanale, gdzie różne osoby wybierają mi książki do danego Reading Vloga. Na pierwszy ogień poszedł mój chłopak, który poradził sobie naprawdę dobrze. I czytałam tam m.in. Death Note. Death Note to manga, którą ja od dawna chciałam przeczytać i się nią interesowałam już właśnie od jakiegoś czasu. I naprawdę się nie zawiodłam. To jest najlepsza manga, jaką czytałam. Nie czytałam ich dużo, bo tylko kilka, ale na ten moment jest najlepsza i będzie bardzo ciężko ją strącić z tego pierwszego miejsca. Już do mnie idą trzy kolejne części, bo nie mogłam się powstrzymać. I Death Note to po prostu jest zeszyt. Zeszyt, który znajduje nasz główny bohater, nastoletni chłopak o imieniu Light, bodajże, tak? Tak. I znajduje ten zeszyt. I okazuje się, że Death Note to jest zeszyt, dzięki któremu można zabić konkretne osoby, wybierając nawet sposób, w jaki umrą. I on trafia właśnie w ręce Lighta, który chce użyć tego, aby sprawić, żeby świat był lepszy.
Tyle wam powiem, nie będę wam tu więcej zdradzać. Jest to tak niesamowite, jest to tak wciągające i ja po prostu nie mogłam się od tego oderwać. Nie mam żadnego minusa, który mogłabym zarzucić tej mandze. Jestem zakochana, do tego wydanie jest przepiękne i jeżeli was to interesuje, to tak to wygląda w środku. Więc tak, bardzo wam to polecam i jestem zakochana. I drugą książką w tym reading vlogu było Zabić Drozda, Harper Lee. To jest też klasyk, który ja planowałam już od dłuższego czasu przeczytać. Tomasz nie wiedział o tym, a i tak to wybrał jakimś cudem. Więc bardzo się cieszę, bo dzięki temu szybko się za to zabrałam, bo przypuszczam, że strasznie bym odwlekała czytanie tego. A teraz, gdy już przeczytałam tę książkę, to mogę przeczytać powieść graficzną, którą mam, Zabić Drozda, i porównać ją do właśnie pełnej książki. Tutaj historia jest osadzona w latach 30. XX wieku. Poznajemy tutaj naszą główną bohaterkę, dziewczynkę zwaną Scout, i jej starszego brata oraz jej ojca, który jest adwokatem i broni czarnoskórego mężczyznę, który został oskarżony o gwałt. Oczywiście dzieją się tam też różne inne rzeczy, ale tutaj głównie skupiamy się na tym. I zacznę od tego, że pierwsza część książki była nijaka. Totalnie nijaka, pierwsza połowa książki. Ja po prostu nie wiem, co autorka tu chciała, nie wiem, zrobić, bo wygląda to tak, jakby nie wiedziała, co zrobić, i później wpadła na jakiś pomysł, i druga połowa książki już była naprawdę dobra i coś się w niej działo i w końcu mnie zaangażowała ta historia. Więc tak, tutaj jest minus właśnie za to, że ta pierwsza połowa książki była dość słaba. Oczywiście książka skupia się na rasizmie, na traktowaniu osób czarnoskórych w tamtych czasach. Możemy to porównać do tego, jak wygląda to teraz i zobaczyć, co się zmieniło, a co zostało, bo uważam, że zostało to tutaj dość dobrze zobrazowane. Więc książka na pewno porusza bardzo ważny temat. Dzieją się tam też różne inne rzeczy, które jakieś tam przesłanie też ze sobą niosą. Więc jest to na pewno bardzo wartościowe, ale nie jest to książka dla każdego, bo uważam, że część osób może się troszkę przy niej nudzić. Więc tak. Tyle wam powiem, więcej możecie posłuchać na vlogu. Kolejna książka to książka, o której mówię na reading vlogu, który nagrywam teraz. Więc tutaj też wam nie chcę mówić o swoich odczuciach, żeby wam nie zaspoilerować tego, co będzie na reading vlogu. I jest to książka dorośli. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, jak bardzo zrobiła, jak wielkie zrobiła na mnie wrażenie ta książka. Ja jestem taka, nie wiem, Ja mam łzy w oczach, co teraz mówię, nie wiem dlaczego. Widzicie, to jak mi się świecą oczy, nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ale ta książka zrobiła po prostu na mnie takie dziwne wrażenie. Mamy tutaj 140 stron około, a to, ile ta książka dała mi emocji, ile dała mi przemyśleń, ile mi dała wrażeń, to jest naprawdę wow. Tutaj poznajemy około 40-letnią kobietę, która wyjeżdża na urodziny swojej mamy do swojego tam rodzinnego miasta i spotyka się tam również ze swoją siostrą oraz jej mężem. I poznajemy tutaj jej rozważania, jej przemyślenia właśnie na temat macierzyństwa. I na tym się skupia ta książka, co jest dla mnie niesamowite. Nasza główna bohaterka zadaje sobie różne pytania, myśli nad tym, czy chce mieć dziecko, czy jeszcze zdąży, czy ma z kim, ponieważ jest singielką, nie ma stałego partnera. Myśli nad różnymi rozwiązaniami, porównuje swoją sytuację trochę do sytuacji swojej siostry, która jest całkowicie inna. Więc jest to na pewno coś dość bolesnego i coś, przy czym będziecie się czuli moim zdaniem trochę nieswojo, bo ta książka jest bardzo specyficzna, ale jest naprawdę warta uwagi. Nie będę tutaj mówić jeszcze więcej o plusach i minusach, bo będzie wszystko na vlogu. I w ogóle tą książkę skończyłam 1 października, ale doczytywałam dosłownie ostatnie chyba 30 stron. I teraz tą książkę też skończyłam 1 albo 2 października, ale chciałam ją tu już dać, bo też doczytywałam dosłownie 5% książki, a 95% przeczytałam we wrześniu, więc postanowiłam, że po prostu jeszcze to tutaj wsadzę. I ta ostatnia książka to dublerka. Dublerka napisana przez 4 różne autorki, między innymi jest tutaj B.A. Paris, którą ja kojarzę, ale nie czytałam żadnej jej książki. Ja ogólnie nie interesowałam się nigdy tymi thrillerami, które są aż tak reklamowane
wiecie, właśnie dublerka, jakiś dylemat, coś tam i tak dalej. Ale dublerka jakoś tak mnie zainteresowała, miałam ochotę na jakiś thriller, więc pomyślałam, że po niego sięgnę. Wiktoria z bukami dość chwaliła tę książkę, więc pomyślałam, że może mi też się spodoba. Szczególnie, że chciałam po prostu sięgnąć po coś lekkiego, coś angażującego, ale co nie będzie dość wymagające, więc pomyślałam, że to będzie fajny wybór i przeczytałam ją akurat na czytniku, więc nie mam tutaj ze sobą egzemplarza. I powiem wam, że było naprawdę spoko. To jest takie dobre określenie. Nie chcę wam tutaj dużo zdradzać, bo wszystko będzie na reading blogu, ale powiem wam ogólnie, o czym jest ta książka. Ciężko mi jest powiedzieć w ogóle, o czym to jest, bo tutaj mamy cztery nastoletnie dziewczyny, które chodzą razem do jednej szkoły artystycznej i też mamy ich cztery matki, matkę każdej z nich. I ta historia cała jest prowadzona z perspektywy tych matek. Tak, mamy tutaj cztery różne perspektywy właśnie każdej z matek i one się ze sobą przeplatają w książce. I historia zaczyna się w momencie, gdy my już jesteśmy w akcji, która się dzieje i to mi się tutaj akurat podobało. Nie zawsze lubię to w książkach, ale to mi się podobało, że od razu zostajemy wrzuceni, wiecie, do książki, do akcji. O nie, kopnęłam statyw. I w szkole pojawia się nowa uczennica. Też w momencie jej pojawienia się zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy w szkole, które dotykają nasze główne bohaterki, te nastoletnie, szczególnie jedną z nich. Więc tyle wam powiem, nie będę wam więcej zdradzać. Więcej o tych książkach będziecie mogli posłuchać na reading vlogu, który pojawi się w przyszłym tygodniu, więc z tym was zostawiam. I to były wszystkie książki, które udało mi się przeczytać we wrześniu. Jak widzicie, były te lepsze i chyba nie było gorszych. Czy były gorsze? Wydaje mi się, że nie. Przeczytałam same naprawdę fajne książki. Niektóre bardziej fajne, niektóre mniej, ale wszystkie zrobiły jako tako na mnie wrażenie, z czego bardzo się cieszę. Tutaj tak na nie patrzę, bo mam je po prostu na podłodze. Dajcie mi koniecznie znać, co wy przeczytaliście we wrześniu, czy były jakieś perełki, które naprawdę wam się podobały i czy były jakieś książki, które was na przykład zawiodły. Wszystko mi piszcie w komentarzach i dajcie mi też znać, czy czytaliście któreś z tych książek, które ja tutaj pokazywałam. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!